Czuję w więzieniu i nic, nikogo, nawet najmniejszej nadziei. Oddałabym część siebie, gdybym mogła, gdybym tylko mogła. Oddałabym część siebie, gdybym mogła, gdybym tylko mogła. No, no różdżę się. Widzę. Czarno to widzę. Jestem Tomek Karat, inżynier. Pan do rury? Dobrze, dobrze. A przedka pan? Tak, udrożnie. Proszę. Zmienna jak sygnalizacja świetlna. Opowiem ci, młody człowieku, bardzo pouczającą historię. Radzę, żebyś słuchał uważnie i wyciągnął wnioski. Co najwyżej mogę wyciągnąć, to tutaj chyba mamy, co to jest? Chyba, no tak, to jest wątroba. Jaka ładna, brudna. Za moich młodych lat, jeżeli się z przełożonym pracowało, to brało się z niego wzór i milczało przy tym. Pomogę panu, proszę mi tu przytrzymać, dziękuję. Pięknie, tak, jeszcze chwila. Nie, cofamy. Niech pan, nie. Panie inżynierze. No ja już jestem stary i ręce mi się trzęsą, przepraszam. Ale to ostatni dzień mojej pracy. Tak. Proszę, odchylić. Tak. O. No i jeszcze. Dobrze. Raz.